Cześć moi drodzy widzowie, z tej strony ja, czyli Dykoś, a witam was w pierwszym odcinku z gry pod tytułem, chyba jak sami zdążyliście już zauważyć po tytule i po tym co tutaj widzicie, Modern Blade Warband. Tak moi drodzy, to jest symulator średniowiecznego rycerza, szlachcica. Średniowieczny, no jakoś tak. Pokażę wam tylko opcję, będziemy grać sobie tutaj. Próbuję szybko to latem, bo nie chcę mi się po prostu siedzieć w menu głównym. Ja nie rozumiem ludzi, którzy siedzą pół godziny w menu głównym i dopiero od drugiego odcinka zaczyna się gra. Nie. My idziemy szybko. Kierunek tutaj automatyczny, według ruchu kierunek lansy, lansa ręczna. Wiecie co, zagram na ręcznie łatwo. Zobaczymy. Obrażenia gracza, obrażenia przyjaciół. No i tu są takie pierdoły, ten. Ja mam wszystkie raporty wyłączone, bo ja tego nie lubię po prostu. Zaśmieca mi czat i nic nie widzę. Takie kierunek ataku, celownik i sztandary to tak. Ustawienia graficzne to takie. Tak, żebym nie wiem. Mam szacowana wydajność 85, także ten. No a tutaj ja mam już to pokazać. Rozpocznij nową grę. Okej. Okay. Ja będę najważniejszy poszukiwacz przygód. Zanim rozpoczniesz grę, musisz stworzyć swoją postać. Pamiętaj, że tradycyjne średniowieczne społeczeństwo ukazane w niemniejszej grze zdominowane było przez mężczyzn. Nie znaczy to jednak, że nie możesz zagrać kobietą czy postacią nie mającą szlachetnej krwi. Mężczyźni ze szlachty mają nieco łatwiejszy początek, ale kobiety i przedstawiciele niższych warstw społecznych mogą w grze osiągnąć to samo, chociaż sam początek rozgrywki będzie większym wyzwaniem. Tak. No i ja będę grał facetkiem. Jezu, przepraszam, mam katar lekki. Urodziłeś się wiele lat temu w odległej krainie. Twój ojciec był. Mój ojciec był doświadczonym wojownikiem. Ja robię takiego standardowego builda, takim ja zawsze zaczynam. Nie chcę się czytać całego. No, bronić mi się na ulicy, taki pierdowy. Swoim przybyciem ponownie otoczenia świata rozpoczął się jeszcze przed nauką mówienia i chodzenia. Młodzieńcze lata spędziłeś będąc sługą na dworze arystokrat. Potem po wkroczeniu w dorosłość życie zmieniło się tak, jak zwykle to ma miejsce, stajesz się. I tu mam zawsze problem. To mi się nie przyda. Może być. No i oczywiście rządza przygód, bo to nam da jeden punkt do... Pozwól mi wyjść z gry bez zapisu. Bardzo bym chciał. No i dobra, Sir. O. Nie, no jesteśmy... O, dajmy sobie rolo. Będzie fajnie. Rolo. Może być. No i tak, przez co bym chciał to zainwestować trochę punktów w inteligencję. Na początek i w siłę. Te rzeczy wymaksować. Przywództwo, zarządzanie więźniami na 2. Perswazja jest, to mam orientację w terenie, świetnie. Szkolenie się przyda też, ale na razie nie. Jazda konna na 2. Posługiwanie się tarczą czy atletyka. Co na razie będziemy jeździć tylko konno, także myślę, że aktualnie przyda nam się tylko posługiwanie tarczą. Później będziemy rozwijać kolejną umiejętność. No i na początek będziemy mieli kuszę i będziemy z niej dużo robili, także na razie ją wymaksuję sobie. No i na razie tutaj w tyle w tym menu. Menu tworzenia postaci, ok. Losuj. Czekam może na twarz, która będzie w miarę... powiedzieć, w miarę przystępna. Spowiecie na tego. Może być, i teraz tak. Takie włosy bym chciał. I strasznie dużą brodę. Nie pytajcie dlaczego ja mam już takie swoje spedalenie. Także... może zostawimy taką brudkę.
Starszy... W sumie źle nie wygląda. O! To będzie całkiem nieźle. Nie gotowe. No i tak. Coś tam pierdu i z przepełniającymi serce opowieściami o Kaleradii i jej królestwach przeczę się do karawany. Do Prawen, do miasta w królestwie Veigrów, do Tulgi, Saragot, Dżelkali i Sharis. To może tak, Prawen, no to jest Fadia, tak. Ja głównie chciałbym mieć armię opartą na Nordach, także chyba w Nordach, w Saragocie. To jest taki mój, już ten, przywiązanie do Wikingów po prostu. Aha. Nowa misja. To myślałem, że ją zrobimy. O Jezu, jak to słabo strzela. Szczypetuje jak możemy. No ginże! Dziękuję. No, wyglądamy całkiem postawnie. Pierdu, też się nie lubię. Dobra, i mamy swojego pierwszego questa, a teraz pozwolę, żeby przedstawić ci swoją propozycję. Musimy odnaleźć jego brata. Dobra, jestem zainteresowany na początek, może się przydać każdy denar. Denary, to jest cool quest. Mamy zebrać 5 ludzi. Z miast, które są w pobliżu. No nie, myszka mi się ebała. No tak, to jest mapa świata, wiem. Dostany medal. Ja sobie, żeby już nie było może żadnych pytań, gram na podstawowej wersji save'a. Na podstawowej wersji niezmodowanej, bo po prostu nie chciało mi się. Sorry za myszkę, jeżeli to widzicie. Ale ja po prostu nie chcę mi się tego naprawić teraz, a w sumie nawet nie mam pomysłu, jak by to naprawić. Niż wyłączenie gry i... Control, spacja... No fuck, i korsarze, na początek. 3 tą pozycję. Fuck, ja macie takie topory na początek? Masakra. Ten Mountain Blade na początek 7 korsarzy aż. Spróbujemy ich troszkę pocierać tymi, ale że jak będą mieli łuki, to dostanę ja w dupę. A jeżeli nie, to może wy... O Jezu, mają łuki. Korsarze, to jest... Najsilniejsi bandyci moim zdaniem. Później są tylko... Co może się równać z korsarzami. Od sułtana Saranickiego... W pierwszej kolejności byłoby miło, jakbym się pozbył łuczników. Oh fuck. Co to szkil? Gdzie mój szkil? Żeby kiedykolwiek, jakikolwiek był. Jezu, nie trafiam. Fuck, nie strzelaj, gościu. Chcesz, żebym zginął? Dobra. Fuck! No bez jaj! A! No, no chcę wyjść! Nie! Kontynuuj, poddaj się! A tak to co teraz widzisz, to będzie częstym tutaj... Częstym widokiem. Ponieważ, to po prostu się nie da tak, żeby... Jakoś... Matko Boska. Ty zarcarzy. Jeden nordycki, no masakra. No. Tego oczekiwałem po Nordach. Ej, no dajcie, że mi spokój. Nie patrolujcie za mną. Jestem słaby. I raczej, nikomu nie zagrażam. Mamy... Jezu, go się nie straszy. Nie chcę mi się w sumie czekać. Byłem. A, drugi dzień już będzie. No może idźcie tu już normalnie.
Dobra, werbuj. Dwóch, okej, mamy tu pierdopierdo raporty. Znów w kółku zbierz 5 ludzi. Kupiec starego. Odwiedź tawernę, bo on w tawernie siedzi pijaczyna. Jest może opój? Tajemny kawalerzysta? Kupiec starego, to nie ma. Dobrze, zapoluję na bandytów. No i w sumie to powinna być nasza pierwsza walka. Oni stoją tutaj. Ta pierdu, pierdu. Może zrobimy tak, że wy starajcie się zdobyć to wzgórze. O Jezu. Rozkazy przemieszczania się za mną. I starajcie się utrzymać to wzgórze i później je będziecie szarżą. A to są zwykłe kmioty, to nawet nie wiem, czy ich sam nie powybijam. Masakra, jestem aż tak słaby, czy coś? F3 do ataków. Żeby na jakieś kmioty cierały. I tak już chyba rozwalicie sami, nie? Dalej, moi chłopi! GG! Jeden zginął. Zdarza się. Rekrut, to oszczędzę cię, jeżeli dacie mi swoje itemy i teraz tak macie lepsze buty, nie macie, macie coś falchion. Nie, ale zbierzemy wszystko, oprócz tego syfu, bo to trzeba sprzedać. Każdy grosz denar się liczy. Wróć się zbrojami, powiedzmy. Masz tu gościu takie rzeczy, dla ciebie kupę zaparzę, kiedy znalazłem. I teraz może tak, bronią. Ja to chciałbym mieć o masakra i taki toporek na początek, ale z rdzawymi śladami. Jakby był bez rdzawych śladów, to bym kupił. Na początek to ja bym chciał mieć włócznie albo lansę. W fatalnym stanie. Ona jest droga, ale... Ale... mnie na nią nie stać. Cóż. Nordycki rekrut. Możemy mieć nordycki opiechura. Już czujecie tę potęgę. I teraz co? Aha. Wieś tawernę. Ten. Kupiec Saragoty. Porozmawiaj. Dobrze, pójdę zaatakować bandytów. Odejdź. Teraz tak, gdzie jest ich kryjówka? Co takie kryjówkę? No i pewnie rąbli ją gdzieś tam. O może aż tutaj? Znając życie mnie zapisz. Korsarze tutaj udupią, ale nie. Dobra. Powiedziałem. Nie zabijajcie. Za taką kryjówkę. Teraz tak, o Boże. To. Nie, to ze mną, chodźcie. Gra może nie miała dużego budżetu, ale to jest jednak gra, która się tak udała, że. No, po prostu. Masakra. Teraz tak. Czy gość nas czymś rzuca? Rzuca kamieniami. Sakra, jeszcze posłuchaj. GG. Dobra, idziemy. Ja sobie może przeładuję kuszę. Ja w ogóle nie lubię kusz. Wolę raczej łuki, bo są szybsze i...
Bo są szybsze, można szybciej nimi przodowić, ale są mniej celne. W porównaniu do właśnie kurz. No cóż. Prawie GG. Za mną! A nie ty biegniesz gdzieś. GG, też w sumie możecie F3 do ataku. I to też w sumie idę i pomogę wam walczyć. A kusza jest tylko tak na start, bo ja jej używać nie będę. Czego nie biegną, tak się rozbiegli. No więc, w sumie nawet chyba go sami zabijemy. Dobrze, tutaj są jak coś ogarnięte NPC. Przynajmniej nie ma tak, że oni nas biją i nam nic nie robią. Brat kupca, świetnie. Idziemy stąd, gościu. No chodź. No chodźże! Dobrze, dziękuję. Teraz weźmy itemy, może będzie coś, co nam się przyda w sumie. O. Może nam się nic nie przyda. 15, 24. Zbroja nomadzga. Ale jest solidnego wykonania. To nie, pójdzie w sprzedaż. Chociaż. No dobra. Mimo iż wyglądamy jak ciota. To na razie takowo jesteśmy. Jak to nikt ze mną nie chce pójść? No jeszcze nie jestem aż tak sławny, że ten? O, może jest bitwa jakaś. Jej nie ma. A tu chyba są korsarze. Upierzcy. Save, bo nigdy nie wiadomo. I upierzcy spróbujemy ściągnąć wszystkich. Podejść lub game. Zaatakuj wroga. Tak na początek spróbujemy przejąć wzgórze. Punkt strategiczny. Im wyżej, tym lepiej. Ja się już tyle ograłem, że po prostu wiem, że jeżeli jesteśmy wysoko, to mamy jakąś tam przewagę i... Teraz tak, czy... Na razie stańcie tutaj. Nie wiadomo, czy oni się już tutaj nie wspinają. Nie, ja sobie po prostu będę jeździł i... Wow. Ale ładnie ich pocierali. Tak, goście już uciekają. Jeżeli jest bitwa przegrana, to przeważnie przeciwnicy uciekają. Ale to żaden problem dla nas. Doganiamy, zabijamy i bitwa wygrana. Żadnych. Nikt nie przeżyje. Nie będziemy brać jeńców. Jak już zabijać? To wszystkich. Muhahaha. Tak, dobra. Będę upierzył. Dobra, nie chce mi się z wami bawić. Postać ogólnie zlevelujemy pod względem siły aktualnie. Zarządzanie więzieniami nam się przyda w sumie. Po większych bitwach to można ich posprzedawać za dobrą cenę. Kurczyństwo troszkę bardziej. Jeszcze chwilę będzie bez... O nie! No dobra. Ja co miałem... Ucznictwo, bo tam walka nie miała, ucznictwo powiedzmy. Okej, okay, odwiedź tawernę. Okej,
kupiec Saragoty. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze. Dobrze poprowadzę. Dobrze, zacznijmy to. I to jest taki pierwszy quest, że bandyci coś tam w mieście i... Teraz tak. Jezu, ciarają! No nie wierzę, że przegraliśmy w takim momencie krytycznym. Śmiechu warto, no. Aha, aha. A. Dobra, no i tak, wychodzimy. Wchodzimy. Idziemy do tawerny. Idziemy do niego. Tak, on jest został wygnany z miasta, że nie ma się pokazywać, a my chyba mamy tam, nie wiem. Chyba król nas nie lubi w sumie. Iść na rynek, bronią. To wszystko sprzedać trzeba, żeby mieć hajs. Jeszcze mamy 600 denarów, to może... A nie ma nic, co by nas zainteresowało, szczerze mówiąc. Bardzo coś ze zbroi. Coś lepszego aktualnie. Szczerze mówiąc, to wszystko co... Cokolwiek byłoby lepsze od tego, co my mamy. Może konia, koń jest w sumie... Kulawy jeszcze, o jest. No nie no, jączego konia nie chcę. Mimo iż to jest kulawy. Wiecie co? Na dzisiaj zakończymy. Kończymy pierwszego questa, co za tym idzie... Straciliśmy 22 minuty. No i ja was żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że seria się przyjmie. Cześć, na razie.